Cześć, serdecznie, wielkie pozdrowienia z Majorki. Takie klimaty tutaj, w miejsce, gdzie specjalnie akurat pojechaliśmy, poszukaliśmy trochę na YouTubie, gdzie są fajne rzeczy. I akurat tu przyjechaliśmy, gdzieś tam podam sobie oznaczyć, gdzie to jest to konkretne miejsce. Ale teraz w zasadzie takie mnie zastanawiało, bo tutaj przyjechaliśmy taką fajną ekipą, z ludźmi, którzy gdzieś tam na co dzień robią różne tematy biznesowe, marketingowe i tak dalej, i tak dalej. Tak gadaliśmy, że wiecie, że ludzie cały rok pracują, załóżmy, na etacie, po to, żeby mieć miesiąc wolnego, tak? I taki rok świstaka, dzień świstaka, tak? Czyli gdzieś tam pracujesz, czekasz na te wakacje. I w zasadzie powiem Ci, że jak sobie to dobrze poukładasz, to takie wakacje to możesz mieć dużo taniej niż... Znaczy tak, inaczej. Pewne okazje pozwalają na to, żeby takie wakacje mieć dużo, dużo, dużo po prostu taniej niż normalnie, tak? Bo jeżeli musisz jechać w danym terminie konkretnym, od do, no to niestety, ale jakby tutaj masz ograniczoną możliwość, swobodę takiego działania z wyborem miejsca pod kątem też cenowym, tak? Jeżeli masz taką możliwość, że na przykład nie masz terminu, to sobie wchodzisz na jakieś last minuty, takie konkretne, typu, że dobra, jest decyzja, jutro jedziemy i pakujemy się, tak? Czasami takie oferty gdzieś tam są naprawdę mega, mega konkretne na kilku fajnych stronach, zresztą gdzieś tam poniżej napisz takie strony, z których ja też korzystam, albo jak nie znajdziesz tego, to napisz do mnie na print. Czyli jaki z tego morał? Im więcej tak naprawdę masz swobody w tym podejmowaniu decyzji do jakichś tam wakacji, wyjazdów, to tak naprawdę tym taniej ciebie to wychodzi, tak? Czyli jak sobie to przeliczysz, no to bardziej to by się opłaca nie pracować i jeździć na wakacje, niż pracować cały rok i po prostu korzystać z ofert, które są tu i teraz na ten moment, w danej chwili i niestety, ale nie będzie możliwości później w stosunku negocjacji cen. Więc my tutaj akurat jesteśmy z fajną ekipą, z fajnymi ludźmi, w fajnym miejscu w Majorce i polecam Tobie akurat to miejsce. Pierwszy raz tutaj jestem i jest mega, naprawdę mega fajnie.